Nie chcą grać. No i teraz trzeba zabawić publiczność. Agnieszka Peczyńska with the song All of Me. Drive me, even you are picking me out. Got my
Beata Bałach and Julia Popiela will perform the song Hold My Hand. Krzysztof Wolniak with song Take Me to Church. My love has got humor. She's a ganger at the funeral. Knows everybody's disapproval. I should have wished her some love. And I haven't ever did speak. She's the last true mouthpiece. Every song is getting more lean. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say. My church offers no absolutes. Tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. No man needs to be well. Yeah.
like a dog at the shrine of your light. I tell you my sins and you can drop in your night. Offer me my death, but stay for good God. Let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I tell you my sins so you can drop in your night. Offer me my death, but stay for good God. Let me give you my life. Pana Mariusza Jerema, pana dyrektora o wręczenie nagród. Piosenka. 10 czerwca odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem Ciekawe miejsca do zwiedzenia w krajach anglojęzycznych. Powiem tylko tyle, że w tym roku konkurs miał formę otwartą. Wszystkie zadania były zadaniami otwartymi, więc dużo trudniejsze niż w ubiegłych latach. W konkursie wzięło udział 14 uczniów naszej szkoły. Trzecie miejsce zajęła Malwina Michna z klasy 3C. Poprosimy tutaj, jeżeli jest. Drugie miejsce Michał Stefanowski z klasy 3C. I miejsce pierwsze Natalia Kościukiewicz. Zapraszamy. Zapraszam. Jak wiecie, nasza szkoła od wielu lat pracuje w kierunku promocji zdrowia i nauczyciele i wy uczniowie podejmujecie mnóstwo różnych działań w tym właśnie kierunku. Jednym z tych działań było przygotowywanie gazetek prozdrowotnych przez całe klasy. I chcieliśmy wszystkim podziękować za wykonanie tych bardzo często, bardzo ciekawych i wartościowych gazetek, a szczególnie chcieliśmy nagrodzić. Poprosimy całą klasę drugą D. Za miejsce trzecie w konkursie Kącik Zdrowia najciekawsza gazetka na temat choroby cywilizacyjne, anoreksja i bulimia. Klasa druga D, zapraszamy. Nie ma klasy drugiej D, to poprosimy wychowawcę. Jest. Drugie miejsce zajęła klasa pierwsza B za gazetkę na temat ruch warunkiem zdrowia. Poprosimy przedstawicieli pierwszej B. I pierwsze miejsce. Gimnazjalista dobrze wychowany, zasady savoir-vivre i poprosimy klasę drugą B. Brawa dla zwycięzców. I klasa chyba właśnie reprezentuje taki poziom, na jaki temat robiła gazetkę. Gratulujemy, dziękuję. W maju odbyła się trzecia edycja szkolnego konkursu fotograficznego Spoko Płotki 2015. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 22 uczniów naszej szkoły. Jury z przewodniczącą panią Joanną Marek przyznało jedną główną nagrodę. Proszę panią Joannę Marek i pana dyrektora o wręczenie nagrody rzeczowej i dyplomu.
Moi drodzy, po raz trzeci został zorganizowany konkurs Spoko Fotki w tym roku 2015 i wręczę tylko jedną nagrodę główną dla uczennicy, no tak się składa, klasy drugiej B, Gabrieli Prygiel. Zapraszam, Gabrysię. I wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie. At the end of our performance, Mariusz Jarema will sing the song Silk with a Kiss. Darling,
the summer. Knowing the love we'll miss, oh, let us make a pledge to meet in September and fill it with a kiss. Dziękujemy za wysłuchanie naszych występów, a teraz proszę o spokojne rozejście się do klasy.